Cześć, zaczynamy Vlogmas. To jest filmik taki krótko informacyjny, tylko abyście wiedzieli, co się dokładnie dzieje. Więc tak, oczywiście w tym roku będę kręciła Vlogmas. Postaram się, żeby to było część vlogów, część po prostu filmików przygotowanych wcześniej. Zarówno świąteczne, jak i testy kosmetyków, jak i recenzje, także... O, wywiady z gośćmi, z gościem, który niedługo będzie u mnie, ale o tym za chwilę. Przepraszam, Max tu przyszedł. I tak, jeżeli chodzi o Vlogmas, mam dla Was również konkurs. Każdy, kto jest moim subskrybentem i zostawi... Maksio! I zostawi komentarz pod moim filmem, obojętnie którym, jednym z 24, które planuję, może wziąć udział w rozdaniu. Rozdaniu kosmetyków, które mam tutaj dla Was przygotowane. Jest ich cały wór, to jest wór ze Skin79, natomiast chcę Wam pokazać, co jest dokładnie tutaj. Jeżeli chodzi o zasady, to oczywiście każdy musi być pełnoletni, plus do tego jeden komentarz pod jednym filmem, to jedna szansa na wygraną. Pamiętajcie, że tylko jeden komentarz liczy się pod jednym filmem. Jeżeli zostawicie dwa komentarze pod jednym filmem, to niestety tylko ten jeden będzie brany pod uwagę. Natomiast jeżeli zostawicie 24 komentarze... No, to powiem Wam szczerze, że macie 24 szanse na to, żeby wygrać ten zestaw kosmetyków. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. I oczywiście konkurs jest tylko i wyłącznie dla moich subskrybentów, więc kto jeszcze nie subskrybuje, już nam zostało chyba 6 osób do 1000, więc to jest po prostu niesamowite. Ale dokładnie tak. Dobra, nie przedłużając, przechodzę do zawartości torby. Oczywiście torbę też Wam dam, bo myślę, że warto. Skoro mamy torbę Skin79, no to zaczniemy od produktu Skin79. Specjalnie dla Was kupiłam od razu mówię, wszystkie te rzeczy kupiłam, nie dostałam, żeby nie było. Bardzo fajny peeling do ciała, do buzi. Jest to, już chciałam Wam nazwę, Sweet Honey Sugar. To pewnie Wam nie wyfokusuje. Znając życie, pewnie nie. Natomiast to jest bardzo popularny produkt ze Skin79. Ja osobiście go używam i jestem zakochana. Jest tutaj oczywiście szpatułeczka i jest taki piękny peeling. Jest to oczywiście nówka sztuka, także nie martwcie się, nie są to produkty używane. Dobra, dalej. Dalej mam dla Was masło do ciała. Masło do ciała z Tutti Frutti. To jest o zapachu owocowa rozkosz, która zniewala zmysły i ciało. Matko. A, kiwi i karambola? Dokładnie tak. Dokładnie tak. Też lubię bardzo Tutti Frutti i też lubię bardzo ich produkty takie, wiecie, peelingi tym podobne. Moja ulubiona ostatnio sól do kąpieli jest to Walzek. Sól do kąpieli o zapachu lawendy. Ta sól potrafi zmienić wodę Waszej wody w taką fioletowo-różową. Jest niesamowita, a pachnie bardzo, bardzo ładnie. Okej, okay. Co my mamy jeszcze? Mamy produkty do makijażu. Lioli Perfect. Ten dostałam korektor w pudełeczku. Także kto jest zainteresowany, to trafia do Was. Do tego The Real Mascara z Benefitu. Jedna też z moich ulubionych. Plus do tego, jeżeli chodzi o produkty pełnowymiarowe, to są oczywiście maseczki. Pierwsze co? Bardzo, bardzo, ale to bardzo polecana maseczka. Pure Bubble Cleansing Mask ze Skin79, mój ulubieniec. Plus do tego chciałabym Wam podarować nówkę sztukę ze Skin79 również. Jest to oczywiście ta ich nowa maseczka Rice Bubble. Test, jeżeli jeszcze się nie ukazał na moim kanale, to będzie, bo ja też mam tą maseczkę i muszę Wam powiedzieć, że obie są jak na razie hitami. Plus do tego dwie maseczki, które zakupiłam również w TK Maxie. To jest Forever Young by Jane Peary. Z tego, co dokładnie czytam, to jest Pomegranate, a tutaj jest Lemon. Te dwie również do Was trafiają i zaczyna się już mnóstwo próbek, które macie również w tym opakowaniu. Pierwsze co, to ukochane mydełko Yoop. Mydełka są po prostu niesamowite, ja je uwielbiam, ubóstwiam dosłownie. Dalej, słodka harmonia, to jest żel pod prysznic z knajpa. Mam dla Was produkt, który pewnie część będzie chciała wypróbować. Jest to róż.
rósł z firmy Tarte, czyli tej firmy, która jest obecnie w USA i w Kanadzie. Imagine Clay 12 Hours Blush. Ja bardzo lubię te róże i chciałam, żebyście i wy wypróbowali. Sundance, oczywiście opalająca część moich produktów. I teraz cztery takie troszeczkę większe próbki. Pierwsza z nich to Stainless Shin BB Cream. To pewnie dostałam chyba od Oli z Feeling Fancy. Natomiast mam ich tyle, że mogę spokojnie oddać. Dwie próbeczki z Bioderm. To są te Sebium. One dokładnie tak wyglądają. Bardzo fajne kremiki, ja je również bardzo lubię, tych próbek też mam milion. I mydełko. Mydełko z Beauty Blendera. To mydełko Solid. Taka miniatureczka, którą możecie sobie również wypróbować i zobaczyć, czy Wam akurat będzie pomagała w czyszczeniu Beauty Blenderów, czy Waszych pędzli, czy czego tam sobie zażyczycie. Te wszystkie produkty trafią tylko i wyłącznie do jednej osoby, tylko do osoby, która zostawi komentarz, tak jak mówiłam, pod moim filmem, obojętnie którym, i którą wylosuję oczywiście również tutaj przy Was. Zrobimy to 24, tak właściwie 25, bo do 24 będą filmiki, także 25. No i zobaczymy, kto ma to szczęście i wygra. Pamiętajcie, jeżeli subskrybujecie mój kanał, plus do tego zostawicie filmik pod każdym komentarzem, pod każdym filmikiem z Vlogmas 2016, macie szansę wygrać te kosmetyki. Dobra, tyle, nie będę Wam już więcej przedłużać. Dzięki za oglądanie i zapraszam Was na Vlogmas, a filmiki będą codziennie o godzinie 20. Także siadajcie wygodnie, weźcie sobie koc, ciepłą herbatkę i zapraszam do oglądania. Pa!